więc jest środa, 6 lutego i czas zacząć żniwia żeby vlog. Jestem jak, jeżeli widzieliście mój ostatni filmik, to wiecie, że zaczęłam drugą część. Wczoraj za dużo nie poczytałam, ale dzisiaj się za to zabieramy. Więc tak, ja wam będę mówić na bieżąco, co się dzieje i jak mi idzie. Na razie się z wami żegnam, to było długo takie szybkie. Cześć i do zobaczenia troszkę później. Mamy niedzielę, 7 lutego i jestem aktualnie na 117 stronie czerwonego słońca. Akcja w tej książce rozwija się wolniej, ale myślę, że uda mi się to dzisiaj skończyć. A w międzyczasie przesyłam pierwszy vlog na kanał, więc wow! I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj zostanie opublikowany. Pogadam do was później, a ja wracam do książki, bo robi się interesująco, więc... Wow! Hej! Więc tak, jest niedziela dalej, jest... Późno, bo jest za 12 w nocy, a ja jestem w trakcie czytania tej piękności, czyli drugiej części żniwiarza. Przeczytałam dzisiaj dosyć mało, ponieważ kończyłam edytowanie filmiku, potem go wrzucałam, a potem zajęłam się trochę szydełkowaniem, ponieważ robię zakładki na szydełku. Pochwalę się, między innymi coś takiego, to jest akurat nie najlepsza. Bo jest pierwsza, jaką zrobiłam, ale nieważne. Tyle przeczytane, tyle dalej do przeczytania. 172 strony za mną i jest dobrze. Nie będę wam mówić za bardzo, co się dzieje, ale jedno przemyślenie, które po prostu muszę wam powiedzieć na żywo. Paulina Hendel tworzy świetnych bohaterów. Naprawdę. I... Szczególnie osoby starsze są genialne i to jest naprawdę coś pewnego i wow, więc to jest na plus i jak na razie kocham. Teraz robię sobie przerwę, bo będziemy oglądać z Rorim filmik na YouTubie i prawdopodobnie serial, więc kończę, odezwę się do was jutro, jak przeczytam trochę więcej, ale... To, co wam mówiłam wcześniej, że ta książka wolniej się rozwija niż poprzednia część, to fakt. Ale jest warto przebrnąć przez ten początek, bo później... Wow! Więc tak, na tyle. Na teraz to tyle. Jest 17. Chwila. 17:07. Więc tak. Ja dopiero się zabieram w dniu dzisiejszym za czytanie tej piękności, ale myślę, że uda mi się ją dzisiaj skończyć. Jak na razie nowe postaci, kilka jest świetnych, kilka jest średnich. Więc to jest moje przemyślenie na teraz i zobaczymy, co będzie dalej. Generalnie dzisiaj pewnie widzieliście, że we wcześniejszych klipach, że zajmowałam się trochę królikiem, kotem, trochę też sprzątałam, pobawiłam się z psem, ale akurat tego niestety nie dało się uchwycić na kamerze, ponieważ mój pies jest dosyć szalony, więc tak.
ale generalnie postanowiłam spędzić trochę czasu z Rolim i ze zwierzakami, ponieważ od czasu do czasu po prostu potrzebuję takiego dnia. Ale wracając do książki. Książka robi się, tak jak Wam mówiłam wczoraj, coraz lepsza, chociaż dopiero dzisiaj przeczytałam jakieś 20 stron, więc zobaczymy. Ale w końcu rozwija się wątek, na który bardzo długo czekałam, więc mam nadzieję, że pójdziemy w kierunku tego wątku. I na razie to tyle. Odezwę się do Was później i miejmy nadzieję, że będę miała trochę jeszcze lepszych doświadczeń z tą książką. Okej. Mamy dzisiaj środę. Jest 14:43. I wczoraj w nocy skończyłam Czerwone Słońce, czyli Żniwiarz, tom drugi. I to, co się stało na końcu, wow. Powiem Wam oczywiście jeszcze w podsumowaniu na samym końcu o każdej części z osobna, ale wow. Autentycznie gdzieś tyle przeczytałam jednym tem. To było szokujące i tego się nie spodziewałam, więc wow. No i oczywiście zaczęłam teraz 13 Księżyc. Wczoraj jeszcze piekłyśmy z mamą pizzę domową, więc poszliśmy na długi spacer z Rolim, więc za dużo nie czytałam. Ale dzisiaj myślę, że to trochę nadrobię, bo co prawda jest już popołudnie, a ja dopiero zabieram się za to czytanie. Ale z tymi książkami idzie szybko i ta zapowiada się jak na razie na niesamowitą. Bo przeczytałam na razie 30 stron, ale już jest wielkie wow, więc zobaczymy. Ludzie podobno mówią, że dopiero od trzeciego tomu Żniwiarz robi się niesamowite, więc zobaczymy. A tak, ja się odezwę do Was później i miejmy nadzieję, że będę miała więcej dobrych wiadomości. Jest czwartek, tłusty czwartek dzisiaj i jest 16:00. My sobie z Rolim odpoczywamy, bo byliśmy w Bochni i odwiedziłam babcię i dziadka. Kupiliśmy nowe zioła dla królika, kupiliśmy nowe zabawki dla królika i spełniłam swoje marzenie i w końcu mam zmiotkę i łopatkę, takie, przy których się nie trzeba schylać, więc sprzątanie po zwierzakach będzie dużo łatwiejsze teraz. I w ogóle, to jest hit. Poszliśmy do sklepu zoologicznego po te zabawki i po te ziółka dla królika i dostaliśmy za darmo pączki. Jakby, co? Centralnie. Pani była taka, że no, to przez to, że macie zakupy, to jak robicie zakupy, to proszę się poczęstować pączkami i możecie sobie wziąć na wynos i w ogóle. I ja miałam takie, dziękujemy bardzo. I swoją drogą te pączki były przepyszne, więc wow. Przepraszam, że tak patrzę tam, ale właśnie zauważyłam, że kot zniszczył najnowsze autko Lego Roriego. I jak tylko Rory to zobaczy, to nie będzie zadowolony, więc jajks. A, z update'u książkowego dalej czytam 13 Księżyc i jestem na 136 stronie, więc całkiem nieźle mi to idzie. Za chwilę będę czytać jeszcze Do Upadłego dzisiaj, ale najpierw oglądam, nadrabiam BookTube'a. Więc tak, to tyle na teraz i odezwę się do Was trochę później. Jestem strasznie dzisiaj wymięta, ale ledwo spałam w nocy i po prostu jestem padnięta, więc to pewnie widać, ale no cóż, jutro będzie lepiej. Tak jakby matka natura uznała, że potrzebujemy więcej śniegu, więc dalej pada. Ciekawie.
Jest 18:37 i dzisiaj miałam plan zrobić sobie dzień czytanka i skończyć 13 księżyc i zacząć kolejną część. Zamiast tego był dzień sprzątanka, zrobiłam sobie paznokcie, które mi się podobają, rolią mnie za bardzo. I po prostu jestem strasznie zmęczona, więc mam jeszcze jakieś 103 strony do końca Żniwiarza, 13 księżyca i pewnie odezwę się do was, jak go skończę. Zrobiłam sobie dzisiaj też na poprawę humoru makijaż, którego pewnie nie możecie zobaczyć, a teraz trochę możecie, ale tak. To nie jest trudno. No cóż. Ups. O, lepiej. Więc tak. 13 księżyc do dokończenia. I kolejną częścią jest Droga Dusz. Więc już prawie koniec mojej przygody z Żniwiarzem. Zostały mi 2 tomy, więc już niedługo pewnie spotkamy się na podsumowanku. Pa! No, to witam was w sobotę. Jest 13 i o godzinie w pół do drugiej w nocy skończyłam 13 księżyc. Ostatnie 40 stron jakiejś tej książki. To było wow. Więc na pewno powiem wam moje przemyślenia później. Ale tak, skończyłam, więc czas zabrać się za Drogę Dusz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odezwę się do was później i miejmy nadzieję, że będzie ok. Ok, jeszcze raz. Ja po prostu nie mogę. Musicie to zobaczyć. Obrócę tylko kamerkę i do was wracam. Królika, do którego należy klatka. A tu w klatce mamy niechcianego lokatora. Salem, wyjdź. Nie za bardzo chcemy go tam wpuszczać, ale jest zdesperowany. Okej. Więc po raz, miejmy nadzieję, ostatni. Przepraszam za mój wygląd. Nie mam makijażu, mam mokre włosy, ale dokładnie... literally 2 minutes ago. 2 minuty temu wyszłam spod prysznica, więc... tak, jest godzina 15:39, jest wtorek i ja w końcu ruszyłam ze Żniwiarzem i ruszyłam z kopyta, bo już jestem na 174 stronie Drogi Dusz. To co wam przed chwilą pokazałam, tak w ogóle, kot nie może siedzieć w klatce królika, ponieważ w kuwecie kota i w klatce królika jest pelet. I nie chcemy, żeby się załatwiał do klatki królika. A poza tym chcemy, żeby królik miał też taką przestrzeń, która jest tylko jego i nikt inny nie ma tam wstępu, więc... tak, ale to tak abstrahując. I tak, Droga Dusz. Znowu mam ten sam problem, który miałam z trzecią częścią, że akcja po prostu bardzo wolno się rozwija. Ale myślę, że to jest taki trochę... już u Pauliny Händel typowe, aczkolwiek w pierwszej i w drugiej części ta faza takiego wprowadzania w fabułę minęła dużo szybciej. Tutaj tak naprawdę na 150 stronie dopiero dowiadujemy się, co się dzieje, co nie ma sensu, bo akcja zaczyna się w momencie dokładnie tym samym, w którym skończył się tom trzeci. Więc nie wiem, jaki to ma sens. Powiem wam na pewno o tym trochę więcej później, ale teraz, jak zaczęła akcja się rozwijać, to naprawdę fajnie mi się to czyta i mam nadzieję, że już uda mi się dzisiaj przeczytać do chociażby 300 strony. Zobaczymy, może nawet pójdzie trochę dalej, ale no... uwielbiam na razie bohaterów. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że tych bohaterów jest tutaj troszkę za dużo wprowadzanych. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to przepraszam, ale to kot. Tak, ale tych bohaterów jest bardzo dużo, a większości jeszcze nie eksplorujemy. I skoro
Kolejna część to już ma być ostatnia, bo mamy Drogę Dusz, a ostatni tom nosi tytuł Czarny Świt. Jeżeli Czarny Świt ma być ostatnim tomem, to nie widzę sensu wprowadzania nagle co najmniej 5 nowych postaci. Ale zobaczymy, jak to pójdzie i zobaczymy, co tutaj się rozwinie. Ale tak, powiem wam o tym trochę więcej później, bo tak jak mówię, teraz wracam do czytania. W sensie, zrobię sobie coś do jedzenia, bo jestem trochę głodna, nakarmię też Roriego i wtedy pomyślimy, ale tak mam mieszane uczucia, bo ta seria bardzo mi się podoba, ale no coś tutaj mam wrażenie idzie w złym kierunku. Do zobaczenia później, jak już będę trochę bardziej ogarniać, o co chodzi w tej części i miejmy nadzieję, że wieczorem przyniosę wam dobre wiadomości. Więc to na tyle teraz. Hej, więc mamy dzisiaj czwartek i wczoraj się wam nie pokazywałam, bo pamiętacie, jak w środę powiedziałam, że chcę dojść do 300 strony Drogi Dusz? No to nie wyszło. Fabuła mnie tak zbiła z tropu, że teoretycznie dopiero dzisiaj usiadłam do tej książki. I to w momencie, w którym Rory zabrał mi telefon i kazał siedzieć i czytać. Zabrał mi też wszystko inne, czym mogłam się zająć, więc tak jakby jest mi bardzo ciężko się skupić na tej książce. Bo jest tutaj dużo postaci nowych, tak jak już wam chyba wspominałam, które mnie nie obchodzą. Ale jednak ja muszę o nich czytać rozdziały i w momencie, w którym bohaterowie, których znam z poprzednich trzech części, są w środku akcji, a ja mam zostać nagle wyrzucona z tej akcji i czytać o kimś nowym, kto oczywiście mnie tak bardzo nie obchodzi, bo ja nie mam z nim żadnej relacji, no to tak trochę słabo. I wczoraj byłam gotowa czytać, ale po prostu za każdym razem miałam takie nie, nie dam rady, nie mogę się skupić, nie chcę i w ogóle. Więc nawet jeżeli wczoraj wyglądałam o niebo lepiej, bo wczoraj actually miałam make-up, miałam fajną fryzurę i wszystko, to niestety. Dopiero dzisiaj sobie czytam. Za chwilę idę piec drożdżówki z mamą, więc tego czytania nie będzie dużo, ale jednak. Teraz jestem na 252 stronie i mam nadzieję, że dzisiaj tą książkę skończę, bo w końcu zaczyna mnie wciągać akcja. Ale mam nadzieję, że ta akcja mnie wciągnie już do końca, a nie tylko na chwilę. Odezwę się do was trochę później z kolejnym update'em czytelniczym, ale tak. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz jest też jutro też planujemy robić przemeblowanie, więc w pokoju, więc zobaczymy. No a dzisiaj byliśmy na spacerze, bo musiałam załatwić parę rzeczy. Byliśmy w sklepie, sprzątaliśmy, więc i jeszcze będziemy robić huśtawkę dla królika, więc i dla kota. Ale miejmy nadzieję, że Droga Dusz zostanie dzisiaj już skończona. A tymczasem do zobaczenia później. Jest dzisiaj niedziela, jest już popołudnie, bo jest godzina 15:34, a ja skończyłam w końcu Drogę Dusz i zabrałam się za Czarny Świt. Na razie jest bardzo dobrze, jestem na 196 stronie. Czytałam wczoraj i czytałam dzisiaj, więc to jest tak jakby tak. Myślę, że dziś już lub jutro uda mi się skończyć i wtedy odezwę się do was z taką ogólną pogadanką, ale tak, na razie jest bardzo dobrze.
Więc tak, i also mamy nowe tło, jak widzicie za mną, bo widzieliście pewnie klip z tego, jak przemeblowywałam pokój z Rorim i zrobiliśmy przemeblowanie, więc o ile nic się nie zmieni, to tło będzie głównie gdzieś tam z tyłu za mną, więc tak. Tutaj są wszystkie moje książki przeniesione spod okna, więc działa całkiem fajnie. Ale tak, czarny świt. Początek, te 196 stron, od razu jest dużo lepsze niż w drodze dusz, aczkolwiek droga dusz miała dużo fajnych momentów na sam koniec, więc to było taka, po trzecim tomie to był spadek, ale na końcu się odbiło i to myślę, że będzie tak dobre jak trzeci tom, więc tak, odezwę się do Was później z tymi przemyśleniami moimi. Na razie się żegnam, ale po prostu to tyle, więc tak. I później trochę popracuję nad nowym tłem, więc też się trochę nad nowym intro i outro, więc też się trochę pozmienia, bo to pierwsze z pierwszego filmiku mi się nie do końca podoba, ale na razie myślę, że jest dobrze, więc wow. Hej Wam, więc mamy dzisiaj poniedziałek, jest godzina 15:45, a ja właśnie skończyłam żniwiarza i poczekajcie dosłownie sekundę. Dobra, już jestem. I przeczytałam wszystkie tomy i musimy o tym porozmawiać. Więc tak, zaczynając od pierwszego tomu Pusta noc. Było to bardzo mocne i ja tak naprawdę dopiero w zeszłym roku zaczęłam taką poważną przygodę z polskimi autorami, ale Paulina Hendel to naprawdę utalentowana autorka, która potrafi wprowadzić ten klimat. Opowiem Wam, o czym mówi pierwszy tom, nie będę zagłębiać się w fabułę reszty tomów, będę tylko opowiadać o moich odczuciach. Więc tak, w pierwszym tomie poznajemy Feliksa Wojnę, który jest żniwiarzem, czyli osobą, która zabija demony, a kiedy umrze, znajduje sobie nowe ciało i znowu te demony zabija. Jest to dosyć bardziej rozbudowane niż mój opis, ale myślę, że lepiej się to sprawdza, jeżeli sami to odkrywacie. I Felix ma bratanicę, tak, chociaż on ją nazywa bratanicą, ale tak naprawdę on żyje od ponad 100 lat, więc tak naprawdę to nie jest jego bratanica, tylko po prostu członek rodziny, Magdę. Magda jest człowiekiem. W pierwszym tomie Magda jest bardzo nieszczęśliwa, że jej wujek Felix nie pozwala jej zabijać demonów, bo ona bardzo chciałaby mu pomagać, a on cały czas mówi, że nie, jesteś na to za młoda, nie, nie poradzisz sobie, nie, bo coś ci się stanie i tak dalej. Ale jakoś sobie radzi. I poznaje też chłopaka Mateusza. I tu zaczynają się jej problemy tak naprawdę. Ale co tu się dzieje, kim jest Mateusz i tak dalej, przeczytajcie. I teraz tak, pierwszy tom warsztatowo był świetny. Naprawdę bawiłam się ekstra przy nim. Pochłonęłam go bardzo szybko i tak naprawdę to był mój motywator do zrobienia vloga o całej serii, ponieważ cała ta seria czekała na mnie od zeszłego roku i no było ciekawie. Potem przechodzimy do tomu drugiego, który jest jeszcze lepszy od pierwszego według mnie, ale jest pełno plot twistów, jest pełno nieoczekiwanych zwrotów akcji, jest pełno wydarzeń, których się tak naprawdę nie spodziewamy i wszystko by było fajnie, ale niektóre z nich są bardzo przesadzone i generalnie obydwa te tomy oceniłam na 5 gwiazdek, więc było świetnie i naprawdę mój Goodreads był po prostu 5 gwiazdek, bo bawiłam się cudownie, pokochałam bohaterów, pojawiło się kilka nowych postaci, które były po prostu świetne. Ale przechodzimy teraz do mojej ulubionej książki w serii. Tak, spoiler. Tom trzeci, 13 Księżyc, to mój ulubiony tom w serii.
i nie będę się bardzo rozdrabniać dlaczego, ponieważ nie chcę wam dawać spoilerów, a poza tym kamera mi za chwilę padnie, więc tak. 13 Księżyc to według mnie najlepszy tom w serii, aczkolwiek zmienił całkowicie drogę, w którą szła seria. Po pierwszym i drugim tomie spodziewałam się, że ta seria pójdzie w zupełnie innym kierunku, nie spodziewałam się tego, co się wydarzyło w tej części. Ale ta seria złamała, ta część serii złamała mi serce. Kilka razy miałam ochotę rzucić tą książką przez pokój, ale wow. Nie wiem nawet, co wam za bardzo powiedzieć, bo po prostu minęło kilka dni, odkąd ją przeczytałam, a ja dalej tak naprawdę nie potrafię się po niej pozbierać i ta część wywołała u mnie kaca książkowego, naprawdę. Teraz. Niestety, po tak wspaniałej książce doszliśmy do Drogi Dusz, która bardzo się ciągnęła. I u niej zaczął się tak naprawdę kolosalny problem z jedną rzeczą. Autorka wprowadziła zbyt wielu bohaterów i nie wiem, czytając Drogę Dusz miałam nadzieję, że to będzie miało sens w ostatnim tomie, ale nie miało. I większość tych bohaterów, to było tak, już wam chyba o tym wspominałam, ale nie jestem pewna. Jeżeli przez te 3 tomy zżyłam się z bohaterami i u nich dzieje się główna akcja, a nagle poznaję osobę, która nic nie wie o świecie, który poznaliśmy tutaj i jest poza tą akcją, to ja nie chcę w środku głównych wydarzeń czytać przez 5 stron o tej postaci, czy o tych postaciach. Więc to było bardzo dużym minusem. Książka się tak naprawdę zreflektowała na ostatnich 150 stronach, coś koło tego. Ale i tak wypadła najsłabiej w serii. I jeżeli pierwszy, drugi tom był dla mnie 5-gwiazdkowy, trzeci tom, gdybym miała możliwość na Goodreads, dałabym mu prawdopodobnie 6 gwiazdek, ale jednak dałam też 5, no bo jest tylko 5 gwiazdek, to tutaj wyszły 4 gwiazdki. I to jest jedyny tom, który tak oceniłam. Więc Droga Dusz mnie lekko rozczarowała. Było po prostu za dużo tych bohaterów, którzy zostali wprowadzeni chyba za późno trochę w serii, ale Czarny Świt zrekompensował mi ten nieszczęsny 4 tom i Czarny Świt już był cudowny i popłakałam się 2 razy czytając go. Zostawił mi dziurę w sercu niemal taką jak 3 tom i tak naprawdę to jest całkowicie niesamowite, więc według mnie to najmocniejsze 2 książki i mam wrażenie, że tak naprawdę wszystko jest ok. Więc myślę, że warto przeczytać chociażby dla tych 2 książek całą serię. I myślę, że przeczytam też kolejną serię pani Pauliny Händel. Więc tak, jak dla mnie 5 gwiazdek polecam wszystkim i chętnie odpowiem wam na pytania w komentarzach, więc